czy słowa dołączyć do tych słów, które już zostały ważnie wypowiedziane. Pani poseł, Tomaszu, drodzy wszyscy, szanowni państwo. Pierwsze słowo, pierwszy grosz, który chcę wtrącić, to wtrącam w imieniu dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pana profesora Jerzego Koczowskiego, który z powodu zdrowotnych swoich trudno nie mógł tutaj przybyć, ale ponieważ mam zaszczyt być przewodniczącym Rady Naukowej tego Instytutu, chciałbym w imieniu całego Instytutu, a zwłaszcza pana profesora, przekazać najserdeczniejsze wyrazy radości i gratulacje z powodu dzisiejszego wyróżnienia. A dodać trzeba jeszcze, że nie miejsce tu na porównanie działalności obu tych instytucji, ale trudno nie zauważyć, jak jedna i druga zmierza w bardzo podobnym kierunku. Jedno analizuje ludzi, jakiegoś pokazania całego bogactwa kultury, zbliżania ludzi z różnych wyznań, różnych narodowości, różnych kultur do siebie nawzajem. Także z tego powodu te gratulacje ze strony pana profesora Koczowskiego i całego Instytutu powinny tutaj zabrzmieć. Drugi grosz, który chcę wtrącić, ma bardziej charakter osobisty. Pół roku temu miałem okazję być tutaj razem z prezydentem Wrocławia, Rafałem Dziurkiewiczem, przyjaciel mój. I muszę powiedzieć, że do dziś pozostaje pod wielkim wrażeniem tego tutaj spotkania. Żeby nie przedłużać, to co najbardziej zostało mi w pamięci, to jest połączenie nie tak częste. Połączenie wielkiej kompetencji i wielkiej żarliwości. To jest naprawdę, w to wszystko jest włożona olbrzymia praca, bardzo pożyteczna, bardzo nam wszystkim potrzebna. Muszę powiedzieć, że jakaś młodość jest Państwa działalności tutaj, jakaś wielka żarliwość, nieustępliwa także w stosunku do, w opozycji do różnych działań, które no, trudno w tym miejscu pochwalać. I to jest trzeci grosz, który chcę wtrącić, ponieważ doszły do mnie słuchy niezwykle krzywdzące albo w ogóle nie rozumiejące całej tej idei. To doszły te głosy także ze strony przedstawicieli Kościoła, wysokich przedstawicieli Kościoła. Chcę z całą mocą powiedzieć, że w moim przekonaniu, nie tylko moim, ta działalność Bramy Grodzkiej i Twoja, Tomaszu, w szczególny sposób i Twoich współpracowników jest niesłychanie pożyteczna także z chrześcijańskiego punktu widzenia. Także z punktu widzenia rozumienia roli Kościoła i także dla tego miejsca, które tutaj jest i także z powodu wieloletniej i różnorakiej współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który skoro już mi wypomniano, że byłem rektorem, to chcę powiedzieć, że także i za to chcę bardzo serdecznie Tobie i całej instytucji podziękować. Dziękuję Państwu bardzo.